Przy okazji Dnia Otwartego Szkoły młodzi wojskowi obchodzili także Dzień Podchorążego, nawiązujący do bohaterstwa, poświęcenia i odwagi młodzieży wojskowej w walce o niepodległość ojczyzny. Dzisiaj w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu zorganizowano Dzień Otwarty z okazji Święta Uczelni, który przypada na 29 listopada. My natomiast tradycyjnie obchodzimy w przeddzień tego ważnego święta dla każdego podchorążego, dla każdej uczelni wojskowej. Pokazy sprzętu, broni, opancerzonych rosomaków oraz szkolenia medyczne i występy to tylko nieliczne z przygotowanych w poniedziałek atrakcji. Będzie tutaj podjazd kołowych transporterów opancerzonych, będzie sprawdzenie osoby, która w sposób zachowuje się, który dla żołnierzy jest jakiś mogący budzić zagrożenie. Czyli sprawdzenie, ubezpieczenie, no i przede wszystkim dynamiczna akcja właśnie podczas tego typu akcji. Obecni w Wyższej Szkole Oficerskiej goście zapewniali, że warto tam być. Wielu z widzów było pod wrażeniem atrakcji, które przygotowano. Ja uczestniczę już corocznie w tych uroczystościach. Propagujemy patriotyzm, a w wydaniu takim bliskim każdemu człowiekowi. Czyli po prostu z bliska możemy zobaczyć to, na czym uczą się młodzi ludzie w Wyższej Szkole Oficerskiej. Możemy zobaczyć ich codzienny dzień pracy. No po prostu warto. Wojskowi uważają, że każdy Polak powinien znać historię swojej ojczyzny i uczestniczyć w podobnych wydarzeniach. Wszystkich zapraszamy na Dzień Podchorążego, uroczystości, które będą symbolizowały wydarzenia z 29 listopada, kiedy to grupa podchorążych pod przywództwem porucznika Wysockiego rozpoczęła powstanie przeciwko caratowi. Wojskowi i młodzi oficerowie zgodnie podkreślali, że biorąc udział w podobnych inicjatywach, pielęgnujemy tradycje, historię i patriotyzm. Dla Echo 24 Piotr Błachut.